W zespole szkolno-przedszkolnym w Twardorzeczce od lat kładziemy nacisk na osiąganie bardzo dobrych wyników przez uczniów, jeżeli chodzi o dydaktykę. Co roku udaje się nam uzyskiwać bardzo wysokie wyniki w części matematycznej, w części humanistycznej, w części językowej. W ubiegłym roku nasza szkoła była najlepszą w gminie i jedną z lepszych w powiecie żywieckim. Średnie, jakie uzyskują nasi uczniowie, są porównywalne z najlepszymi wynikami, jeżeli chodzi o województwa i jeżeli chodzi o cały kraj ogólnie. Co za tym idzie? Za tym idą też wyniki w konkursach przedmiotowych. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się tutaj w gminie Lipowa, aby podsumować rok obecny. W tym roku również laureat przedmiotowego konkursu wojewódzkiego z matematyki, nasz uczeń klasy 8 Stasiu Śliwa, pięknym wynikiem zdobył ten tytuł. Nie jest to tytuł jedyny, jaki szkoła osiągała w ostatnich latach, dlatego że w ubiegłym roku jeden laureat, jeden finalista, w poprzednich latach również laureaci i finaliści, a w ciągu istnienia wielu lat zespołu szkolno-przedszkolnego, a wcześniej gimnazjum w Twardorzeczce, tych laureatów i finalistów jest około 60 z różnych przedmiotów. Ja do Ciebie, Stasiu. Przede wszystkim gratuluję Tobie naprawdę fantastycznego wyniku, ale też nie o wynik chodzi, tylko o to, co Ty potrafisz sam sobą prezentować. Matematyka i w ogóle inne przedmioty, bo taką opinię to od Pana Dyrektora słyszałem. I to jest tylko Twoja praca, to jest Twoje talenty, które cały czas rozwijasz. Mam nadzieję, że będziesz rozwijał cały czas. Ja jeszcze może dwa słowa, pozwólcie to, że pogratuluję panu, rodzicom. Naprawdę, jako rodzic, już dziadek, mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest wielka radość. Mieć coś takiego, taki skarb do mnie, Stasiu. I to naprawdę jest rzecz, która każdy z nas w cudzysłowie, tak po ludzku potrafi zazdrościć i zazdrościmy Panią tego fantastycznego uwaga. I to jest dla nas naprawdę satysfakcja. Tutaj Pani, która dużo pracy włożyła, zaangażowania w swojej wiedzy i talentów pedagogicznych, chcę pogratulować takiego ucznia. Bo zawód nauczyciela to mieć z nimi coś takiego, że efekt, jeżeli jest taki, to jest duża satysfakcja. A wiem, że i takie efekty były poprzednio, bo była też laureat krajowy i to też myślę, że to jest ważna sprawa. Też gratuluję. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, ponieważ nasza uczennica klasy 8 Zuzia Dziki, została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Nie jest to pierwsza laureatka, jest to kolejny z uczniów, który ten sukces osiągnął. Jest to efektem pracy przede wszystkim uczniów, ale też nauczycieli, ale też starań ogólnie szkoły. Bierzemy udział w wielu projektach, które podnoszą jakość pracy całej placówki i to przekłada się później na efekty uczniów. Pragnę bardzo serdecznie pogratulować znalezienia się w wyjątkowym gronie laureatów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Jestem przekonany, że otrzymane wyróżnienie to dopiero początek Twojej wielkiej przygody, która przyniesie Ci wiele satysfakcji, pozwoli zrealizować wszelkie plany i marzenia. Jest taki dyplom dla Ciebie. Proszę. Jeszcze raz Państwu wszystkim gratuluję, a sobie szczególnie Zuziu, że udało się i myślę, że to nie jest koniec tej Twojej naprawdę kariery, która w
swoją pracą, swoją zdolnościami potrafisz kontynuować. I tobie tego życzę. Mhm.